Siemka moi drodzy, z tej strony Spyro, a to jest pierwszy odcinek mojej pierwszej serii Zagrajmy. Te Zagrajmy będę robić z gry Kangry Kao. Tak, ta gra bardzo mnie wciągnęła i bardzo mnie zaciekawiła. Została wydana dnia 23 listopada 2020 roku przez TT Interactive, a dawniej przez X-Ray Interactive. Tak, ta gra składa się z 30 poziomów, podzielona na 5 lokacji oczywiście. No tak, wiem co mi się wrzuca w rzeczy. Grafika. Oczywiście trójwymiarowo po prostu. No. I druga sprawa. Ilość odcinków. Ilość odcinków. Jeśli poziom jest 30, to podzielimy sobie na 6 odcinków. Czy w każdym odcinku będziemy przechodzić co 5 poziomów. No dobra. No to na tyle. Jeżeli chodzi o wstęp do nowego Zagrajmy. I bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Tak, mamy do wyboru poziom trudności, łatwy, normalny i trudny, a my będziemy grać na poziomie łatwym. Zaczynajmy. Tak, nie będę wam mówił o sterowaniu, to już wszystko znacie, a więc ruszamy w drogę. Tak, jak otrzymujemy 50 monet, otrzymujemy dodatkowe życie. Okej. Dobra, lecimy. No już widzimy pierwszego wroga w pobliżu, czyli sprężynowego pająka. Okej. Lecimy. Tak. Dobra. Oczywiście ilość bonusowych poziomów właśnie w zwykłych poziomach jest zależna od poziomu trudności. Na łatwym jest mało tych poziomów bonusowych. Na normalnym już jest trochę więcej, a na trudnym poziomie są wszystkie poziomy bonusowe. O, widzicie, dostaliśmy dodatkowe życie, czyli umożliwi nam przetrwanie. Oczywiście dodatkowe życie otrzymujemy po zdobyciu 50 monet. Dokładnie. Ja już tą całą grę znam na pamięć. No dobra, lecimy. No dobra. Nie wpadajcie w lawę, bo możecie zginąć. O nie, o kurde. Okej, lećmy, lećmy. Będę się starał. Okej. Lećmy. No już koniec poziomu bonusowego. Czy ja zebrałem wszystko? Tak, wszystko zebrałem. Lecimy. Nie! Zaraz tu zginę. Oh shit. Udało mi się. Udało się. Nie dałem się. Dobra, zostawmy tą świnkę w spokoju. No dobra, lecimy. Tak. No, spadające stalaktyty, czyli nasze platformy, one zniżają... Są krótko pojawiają się, ale... spadają, teraz sobie poczekamy. Dobra. Spyro nigdy nie zginie właśnie w każdym poziomie. No to lecimy. Dobra. Lećmy, leć, leć. No, załatwiliśmy tą świnkę w pobliżu. No, już mamy dodatkowe serce. Drugie już w tym poziomie. Lecimy. Oj, znowu co jest traktyty? To cholercia. O, cholercia. No, też szkodzą kangurka. No, spadło. No i teraz musimy lecieć dalej. No i lecimy do samego końca pierwszego poziomu. No i teraz zobaczmy znaku zapytania. O, zamrożenie przeciwników. Ale więcej omówimy w poziomie 9. Okej. No już poziom pierwszy z głowy, teraz zapiszemy. No, mam tylko kilka zapisów, ale zapiszemy na drugim save'ie. Nie będę wam mówił o trybie nieśmiertelności, bo nie będę wam mówił za bardzo. Ale wszystkie tryby, które znajdziecie, to wszystkie kombinacje znajdziecie w linku podanym w opisie. Albo nie chcę podawać. Nie chcę podawać linków. Bo to nie ma największego sensu. Albo dobra, podam wam. Znajdziecie w opisie. Dobra, lecimy. Oj, coś się dzieje. Dobra.
Lecimy dalej. Dobra, już trzecia flaga. Okej. Rękawice pomogą unicestwić wroga, a flagi umożliwiają powrót tam, powrót na miejsce, w którym zdobyliśmy tą flagę, ale stracimy życie. Dobra, no to lecimy. Znowu w drogę. Uwaga, tutaj jesteśmy pod niebem. O Jezus Maria. Hehehe. Dobra. Ten bajek chce mi zaszkodzić, ale go pokonaliśmy. Po kilkunastu sekundach wrogowie mogą odrodzić, czyli zrespawnować inaczej. Okej. Lecimy. Dobra. Dlaczego wybrałem poziom łatwy? To jest z prostej przyczyny. Bo na poziomie łatwym da się łatwo przejść grę, ale jest mało poziomów bonusowych. I dlatego jest prościej przejść na poziomie łatwym. Dobra, lecimy. O, widzicie, zdespawnował się oczywiście. No i zobaczymy, co w znaku zapytania. No i dodatkowa rękawica. No po prostu. Dobra, kolejna flaga, ale już nam nie potrzeba. Dobra, lecimy. No i teraz zaczekamy, aż ten pójdzie. Nie, zostaw mnie w spokoju, świnko. O, zostawiliśmy ją w spokoju. No i teraz lecimy do kolejnego poziomu. Dobra, lecimy. No już... Nie w każdym poziomie istnieją takie platformy, które umożliwiają przejść dalej, ale tylko w wybranych poziomach. Dobra, zapiszemy sobie grę i jedziemy z poziomem numer 3. Dobra, aby zdobyć tamto tutaj życie, musimy skoczyć i użyć przycisku skoku, a następnie ataku ogonem. No i teraz lecimy w lotni, czyli lotni. Nie wiem, jak się to nazywa, ale sami możecie odpowiedzieć w komentarzach. No i teraz trzeba uważać. Uwaga! Uwaga, możecie tutaj zginąć. Ja nie ginąłem. Ani żadnym. Tylko sam dotarłem. No i teraz lecimy. Otóż, że mam Windowsa 8 i wszystko na nim działa. To znaczy, że tak. Skoro mi się udało uruchomić na Windowsie 8, to wszystko mi wchodzi. Z opcją kontynuacja i łatwość samej gry mi działa. A jak zginiemy, na przykład gram na XP-ku, to niestety się zapisze w niektórych momentach, na przykład po zginięciu. Dobra. Aby zdobyć dodatkowe serce, używając tej dużej monety wart 10 monet małych, musi być na końcu 0, a nie na przykład 8, to nie otrzymujemy dodatkowego życia. Okej. Dobra. Aby otworzyć, musimy nacisnąć ten przycisk i zarówno i ten. I otwiera nam się klatka z przyciskiem, to już przyjdzie tam na tą bramę, ale zanim to, musimy zebrać monety po prostu. O. W znaku zapytania było jedna moneta. Lecimy. Dobra. Stawię tutaj flagę. Jakby co? Gdybym zginął. Zobaczmy. Jest flaga. Dokładnie. Flaga. Teraz musimy uciekać. Uciekliśmy. Aha. Warto rozbijać takie kryształy, bo w nim może się kryć albo moneta, albo rękawica, czy coś podobnego. No to lecimy. Okej, platformy ruszają się w zależności od poziomu trudności. Dwie poruszają się na poziomie normalnym, a na trudnym 4, a żadne z nich nie rusza się na poziomie łatwym. Dobra. No już dodatkowe życie, przepraszam.
często mylę się z Kajkiem Kokoszem Szkoła Latania. Często się mylę. Dobra, lecimy. Uwaga, ty pał. O, teraz giletujemy? Dajcie sobie spokój. Dobra. O, nie zginąłem. Dobra. Zakończyliśmy poziom trzeci, teraz czas na poziom czwarty. Dobra, lecimy ze spokojem. Dobra. Używając lewego shift, możemy wykonać obrót o 180 stopni. Okej, okay, lecimy. Dobra, wstawię se... Okej. Okay. Wstawię się tak. Uwaga, opadające platformy. Uwaga, uwaga, uwaga. Jest! Dotarliśmy. Ha, chciał mnie zaatakować, ale nie zaatakowało. No i zdobyliśmy całą tą kolejną flagę. Dobra, ilość platform w tej części istnieje w zależności od poziomu trudności. Ach, spadłem już. To było przypadkowo. Ale na szczęście stawiłem sobie flagę. Dobra, lecimy. Chcę wam pokazać, gdzie ja spadłem. No właśnie w tym miejscu. Ja chciałem wykonać skręt w lewo. Dobra. No lecimy z tym koksem. No i kolejna. Kolejna duża moneta. Serduszko. Małe serce i duże serce. Pamiętajcie. Dobra. Stawiam tutaj, w tym miejscu. Ała! A kurde! Oj, zaraz tu zginę. Ale jest na szczęście duże serce. Nie wiem jak dotrę. No już mamy dodatkowe serce, zdobyliśmy. I... No i zamrożenie. Kolejne już w tej grze. No. Okej, okay, lecimy po te serce. Lecimy! No i teraz, gdzie mam się wydostać? No już. Prawie całe serce zapełnione. Miałem gdzieś mniej niż połowę. O cholera. Cholercia. Dobra, rozbijamy. I rozbijamy, żeby w nim były jakieś monety, czy... albo flagi, czy chorągiewki. Nie. Albo rękawice, przepraszam. Przepraszam za... za błędy. Uwaga, uwaga! Stawiam flagę. Uff, przebiegłem. Dobra, lecimy. No już mamy duże serduszko. O, dzięki, że mi uzdrowiło, dziękuję. Ilość żyć podana w lewym górnym rogu. To mamy teraz 9. Jeszcze 10. Życie. Także liczy się życie zerowe. Pamiętajcie. Dobra, lecimy. No była nim jedna moneta. Teraz zbieramy kolejne. Dobra. Otwieramy platformę i przechodzimy dalej. Delikatnie to zrobiłem. Uwaga, do tego sprężynowego pająka. Zdobyliśmy! Dokładnie. Dobra, zostawmy z tego spokoju. Okej, okay, to samo. Teraz sprawdzę. Tutaj w kryształach nic się nie znajduje niestety. No i teraz zbieramy tą flagę. Jakby co. Dobra. Lecimy. Teraz stawię flagę i lecimy. Uciekamy przez wielką kulę. Uciekamy. Uciekajmy. Uciekajmy. Nie. Uff, uciekliśmy. Dobra. I teraz niszczący się most. Ale trochę jesteśmy wolni od tego szybkości właśnie niszczenia się tego mostu. Ta śliskawka w poziomie 5 jest trochę trudniejsza, bo trzeba zbierać wszystkie monety i tak dalej. Dobra. Właśnie w poziomie bonusowym, w poziomie 4 istnieje tylko na poziomie łatwym niestety, a na normalnym i trudnym już nie. Dobra, lecimy do tego poziomu.
No i teraz samą porę. Teraz muszę zaprostować. I lecimy. Tak, dokładnie. I teraz te niszczące. A! Do zdobycia jest oczywiście rękawica. Nie tylko zdobędziemy rękawice, ale i również rękawice. Dobra, lecimy. Już 411. Nieźle. No a teraz lecimy do samej mety. Uff, jest. Kończyliśmy poziom 4, teraz sobie zapiszamy. I teraz jest na 5. Poziom. Całkiem trochę powietrzny. Powiedzmy. No już duża moneta, już 430. No i była rękawica. Muszę zbierać same monety, żeby dostać dodatkowe życie i nie tylko. A! Rękawice! No! Cholęgiewka, czyli flaga. Uwachnij. No i spadłem. No i chciałem tylko monety. No ale zanim to przystąpimy, najpierw zbiorę te monety, które są dla mnie ważne. O, już 11 żyć. Jeszcze życie zerowe się liczy. Kolejna rękawica już zdobyta. Dobra. I teraz sobie stawiam flagę. O, dobra. Zanim się tym zajmę, zbiorę tylko monety. O, zaraz padnę oczywiście. Pozwolę sobie. Okej. Dobra, spadniemy sobie. Pozwolimy sobie. Dobra. Tylko chciałem po dwie monety. Tylko. Teraz muszę jechać coraz wolniej, żeby nie zgubić ani jednej. Stawiam flagę. Jakby co. Aj, spadłem. Ej! No, będę się męczył, aż jak zbiorę wszystkie monety. Dokładnie. A jeszcze przyspieszymy, jak w pobliżu nie będzie żadnych monet. Okej. Okay. Och, teraz będę się starał, by nie zgubić ani jednej. Okej. Okay. Dobra, teraz spadniemy. Jak chcę z monety. No i stawiliśmy już ostatnią flagę. To już będzie ostatnia flaga w tym poziomie. Mamy ich żyć 12. Jeszcze się liczy życie zerowe. No. No, spadłem. To było przypadkowo. Oj, to ty kręcie. Tutaj w tym miejscu spadłem. Od tej krawędzi. No i teraz zwalniamy. Zwolnić, by nie zgubić żadnej monety. Uff, zebrałem tą monetę. Teraz jeszcze kawałek. Jeszcze dwie. Jedna. Komplet. Komplet monet. No już końcówka poziomu. Dokładnie. Okej. No już zakończyliśmy ten poziom. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. No widzicie, wszystkie uzebrane monety w 5 poziomach. Tak więc w następnym odcinku będziemy przechodzić kolejne 5 poziomów, a w poziomie 7 będziemy pokonywać pierwszego bossa w grze, czyli niedźwiedzia. Tak więc następny odcinek pojawi się już niebawem na kanale. Tak więc na razie i trzymajcie się!